Starfleet Needs a New Crew. Tym hasłem wydawca Modifus reklamował wydaną w 2017 roku kolejną już grę na dobrej i sprawdzonej mechanice 2D20, mianowicie Star Trek Adventures. Tenże RPG korzysta z licencji. Jednego z największych uniwersów science fiction świata gwiezdnej wędrówki. Cześć, tu Daniel z kanału To wszystko wina elfów, i dziś zrecenzuję dla Was Star Trek Adventures. Na początku przybliżę trochę Star Trekowy świat mamy daleką przyszłość 23. Lub 24 stulecie. Wy decydujecie, w jakim okresie chcecie zagrać. Na Ziemi nie ma wojen, ubóstwa, głodu. Ludzkość posiada technologię pozwalającą podróżować między planetami, terraformować planety, zmieniać materię w energię i odwrotnie, energię w materię. Założyliśmy, Demokratyczną federację zrzeszającą wiele kosmicznych ras, jak na przykład z wolkanów, wulkanów czy posiadających telepatyczne zdolności betazoidów. Zdominowaliśmy ogromną część galaktyki. W pokojowy sposób eksplorujemy wszechświat docierając tam gdzie jeszcze nie dotarł nikt? Członkowie Federacji zawsze w pierwszej kolejności starają się szukać pokojowych i dyplomatycznych rozwiązań. W kosmosie są jednak i takie frakcje, które nie chcą koegzystować w pokojowy sposób. W zależności od wybranego przez nas okresu są to na przykład Klingoni, Dominion. Borg, Kardasjanie, Andorianie, Ferengi i tak dalej. Tak, jestem fanem statek, co już chyba zdążyliście wyczuć. Wymienię Wam więc kilka zalet tej gry. Ogromne bogactwo świata statek. Potencjał RPGowy tego uniwersum jest gigantyczny. Star Trek to świat, w który dość łatwo wejść, zwłaszcza jeśli jest się graczem. Moim zdaniem wystarczy zobaczyć kilka odcinków serialu, który pokrywa się z ramami czasowymi, w jakich będą się toczyć nasze przygody i już czuje się ten klimat i ma się bazową wiedzę. Seriale Star Trek są bardzo dziś łatwo dostępne. Możemy je oglądać legalnie i małym kosztem. Na przykład na Netflixie mamy wszystkie seriale, które są kanoniczne: oryginalną serię, animowaną serię, Nowe Pokolenie, Voyager, Enterprise jak również niepowiązany licencyjnie z rpg serial. Star Trek Discovery. Są tam też stosunkowo nowe filmy wyreżyserowane przez JJ J. Abramsa. Jednak moim zdaniem nie czuć tam tego specyficznego, dawnego ducha Star Trek. Ale te filmy mogą też być dobrym punktem wejścia e, dla kogoś nowego. Kolejny argument to masa materiałów na gotowe przygody dla mistrzów gry. Odcinki serialu można w łatwy sposób przerobić na scenariusze dla graczy lub tylko luźno się zainspirować fabułą. Co kto woli? Mechanika 2 d20 jest sprawna, szybka, elastyczna, przemyślana, dopracowana, jest świetna. Postaram się nagrać kilka odcinków o mechanice 2D20 na bazie Statrek Adventures, więc w tym miejscu nie będę rozwijał tego wątku. Powiem tylko, że świetnie pasuje ta mechanika do Statrek. Nie wymaga specjalnych kości, wystarczą zwykłe K20 i K6. Daje dużo radości. I przy ciągłym wykorzystywaniu i generowaniu punktów momentum naprawdę działa to znakomicie. O tym więcej w kolejnych materiałach. Dodatkowe zalety to na przykład to, że mamy do dyspozycji darmowe źródło wiedzy, jakim jest świetna internetowa encyklopedia Memory Alpha. Część materiałów, jak kartę postaci, statku, ściągawki dla graczy, opis ról na okręcie, przetłumaczył na polski Jaksa z Erpegowej Alchemii. Pozdrawiam serdecznie. Wydawca Modifius udostępnił m.in. za darmo dwa startery: jeden dla Federacji, jeden dla Klingonów jak również darmowe przygody i przyjemny generator postaci online. W Star Trek Adventures możemy stworzyć bardzo ciekawych bohaterów, w których przyjdzie nam później się wcielić. Na przykład czytająca w myślach betazoitka, honorowy i waleczny, Zmagający się z wewnętrznymi, pierwotnymi instynktami, klingoński wojownik, lub mówiący zawsze prawdę, pozbawiony emocji, wolkanin. Android, pragnący być jak człowiek. Opcji jest multum. Następnie nasi bohaterowie będą pełnili konkretne funkcje, jak na przykład medyk kapitan całego statku, negocjator, doradca, pilot, szef ochrony, główny naukowiec. Najlepiej jak drużyna nie jest za wielka, aby kompetencje się nie pokrywały. Na przykład myślę optimum to tak 3-4 osoby. Wówczas każda postać może błyszczeć wiedzą na swoim poletku i wykazać się wielkimi zdolnościami. A nie gramy byle kim. Wcielamy się w najlepszych z najlepszych. Postacie są bardzo kompetentne, zwłaszcza na polach swoich specjalizacji. Dla mnie plusem jest również klimat. Z jednej strony mamy służbę wojskową, z drugiej podróż w nieznane, ciągłe odkrywanie nowych, nieznanych rzeczy, niebezpieczeństwo i wyzwanie. Szlachetną i sensowną misję dla dobra ludzkości federacji. Teraz wady. Gdybyśmy chcieli kupować wszystko, co wypuści Modifius, to wydalibyśmy pewnie 1500 zł. Tyle gdzieś kosztowało taki kolekcjonerski Borg Cube, a chyba i tak nie zawierał wszystkiego, co wydano do tego systemu. Tak naprawdę, w pełni wystarczy podstawka, a cała reszta to tylko dodatki. Nie potrzebujemy ani dodatkowych kości, ani figurek, ani opisu świata. Nie mówię, że dodatki są złe, ale da się spokojnie obejść bez nich. Jeśli ktoś nie chce się wykosztować, oczywiście, Wiedzę o świecie, rasach, inspiracje do przygód znajdziemy, w serialach, internecie czy książkach. Podstawki mamy dwie. Jedna jest dla tych, co chcą grać członkami federacji i w dużej mierze pokojowo eksplorować kosmos. Druga podstawka jest dla floty klingońskiej, czyli dla tych, co chcą i lubią się bić. W zależności kim chcemy grać, to taka podstawka. Raczej nie zostało to zaprojektowane tak, aby łączyć bohaterów z jednej podstawki z drugimi. Aczkolwiek da się, bo jak się możemy dowiedzieć z serialu The Next Generation, w pewnym momencie Klingoni dołączyli do federacji. Dochodziło też do wymiany członków załogi między Federacją a Klingonami. Jeśli ktoś obawia się ogromu świata Statrek, to zawsze może wprowadzić podróże w czasie i zrobić reset historii. Alternatywny timeline, tak jak zrobił Abram w swoich filmach. Da się, da się. Dla kogo jest to gra? Dla fanów Star Trek jest to wręcz pozycja obowiązkowa. Może się ona również spodobać fanom innych dzieł z gatunku science fiction, space opera. Jak też osobom lubiącym mechanikę 2D20 oraz graczom preferującym proste i elastyczne systemy. System częściowo, tak, niektóre rzeczy bierze z Fate. To taka moja obserwacja. Nie, nie wiem, czy faktycznie, ale moim zdaniem są, są elementy, które są jak aspekty Fate. Również może się spodobać osobom, które wolą rozgrywkę mniej nastawioną na walkę, a bardziej na dyplomację, eksplorację, poznawanie nowych światów. Granie klingonami tu oczywiście stanowi wyjątek. Reasumując, ja gorąco polecam. Dla mnie na ten moment to najlepsza literacja mechaniki 2D20. Nie grałem jeszcze w Dune i Achtung Tulu. Dziękuję Wam za uwagę. Live long and prosper. Żyjcie długo i niech wam się wiedzie.